Cieszymy się, że brat Senio Bacik dotarł do nas kawał drogi ze Szczecina. Będziemy korzystać dzisiaj z jego usługi, słowem żywota. Witamy go serdecznie wszyscy. Witamy również naszych braci z Piotrkowa. No i wszystkich pozostałych braci i sióstr. Serdecznie witamy. A obecnie zapraszamy brata Bacika do usługi słowem prawdy. Proszę bardzo. Dziękuję braterstwu za dany mi przywilej. Dziękuję przede wszystkim Bogu, że tego przywileju mi również udziela. I myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg poprzez swe słowo właśnie przyciągnął nas do siebie i że wspólnie w ten sposób oceniamy te społeczności, w których możemy karmić się Jego świętym słowem. Chciałbym tu braterstwu na wstępie przekazać pozdrowienia. Pozdrowienia od braci, z którymi miałem ostatnio społeczność, a którzy po prostu obdarzyli mnie też i tym przywilejem, a że ich miłość, ich serdeczne życzenia przekazać tu braterstwu. To jest szczególnie bracia ostatnio zboru w Grudziądzu, zboru w Zielonej Górze, zboru Kołobrzeskiego i zboru Szczecińskiego, gdzie właśnie zgromadzeni bracia prosili, ażeby właśnie te ich życzenia tu braterstwu przekazać. A również moja żona, córki z mężami, to znaczy braterstwo Fedorowicze i braterstwo Świneccy, też mają ten przywilej i życzenie, by ich miłość i te gorące życzenia błogosławieństwa Bożego na waszej drodze poświęcenia wam przekazać. Co czynię? A więc, drodzy bracia, chciałbym, abyśmy dzisiaj, no, zgodnie z taką zachętą artykułu zawartego w teraźniejszej prawdzie numer 215, rozważyli temat, tak jak tam on jest zatytułowany, zważania na samych siebie. No sądzę, że korzystnym będzie dla nas, przechodzących może próby i szczególne doświadczenia obecnego wieku, abyśmy to uczynili. No Pan Jezus, pamiętamy, wielokrotnie zachęcał do takiego postępowania. Pamiętamy zapis Jego słów z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziału, a wiersza 41, gdzie Pan jakby wskazuje, a dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Przypominamy sobie jednak nie tylko zachęty Pana do właściwego postępowania, ale i różnego rodzaju Jego ostrzeżenia. I takie szczególne ostrzeżenie znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, a 32 wersecie, gdzie to ostrzeżenie posłuży nam za temat dzisiejszych rozważań. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział i 32 werset. Czytamy tam takie namienne słowa, krótkie napomnienie, gdzie Pan mówi, pamiętajcie na żonę Lotową. No na pewno znaczenie tych słów, my jako chodzący w świetle raźniejszej prawdy, powinniśmy dobrze rozumieć. Lekcja, jaka z nich wynika, jest taką, że szukający obecnie schronienia na tej symbolicznej górze Królestwa Bożego są również poddani pewnemu kwalifikującemu ich osądowi, pewnej próbie. Jest to bardzo wymownym, że widzimy, że żona Lota nie została oskarżona o udział w złych praktykach mieszkańców Sodomy. Widzimy, że po ostrzeżeniu, no pamiętamy tę historię,
że po ostrzeżeniu przez anioła pańskiego o potrzebie natychmiastowego opuszczenia tego miasta została ukaraną za co? Za oglądanie się na to, co nakazano jej opuścić. Miała uciekać przecież z tego potępionego miasta, nie oglądać się za siebie podczas ucieczki i spiesznie udać się na górę, gdzie miał być bezpiecznie i gdzie było bezpiecznie. Czyli rozsądne jest więc tu przypuszczenie, że jej odwrócenie się oraz oglądanie się za siebie w stronę Somy wskazuje na to, że jej serce nie znajdowało się w pełnej harmonii z jej wybawieniem, lecz w pewnym stopniu sympatyzowało z tym, co opuszczała. Czyli w głębi serca ona lgnęła do potępionych rzeczy, skazanych na zakładę i niechętnie je porzucała. I dlatego Pan już jej dalej nie prowadził i stała się, możemy powiedzieć, takim pomnikiem swej własnej głupoty. Ona znała zło Sodomy, a mimo to sympatyzowała z pozostałymi tam i czyniącymi to zło. Po tym nawet, jak Bóg ich odrzucił. I stąd warto zwrócić uwagę na antytyp tego typicznego wydarzenia, wspomnianego właśnie przez naszego Pana. Przejście obojętne wobec Niego może spowodować, że i my możemy nie zaliczyć swych takich kwalifikacji danych nam sposobności w Królestwie z powodu naszego ich lekceważenia. Tym samym na wieczność też możemy stać się takimi podobnymi pomnikami swej głupoty, widząc się odsuniętymi od tych przywilejów, oczywiście jeśli je wcześniej zlekceważymy. A przecież w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, a w wierszach 11 i 12 mamy zapisane takie słowa Pana. 8 rozdział, 11 i 12 werset. I Pan mówi, a powiadam wam, iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem, z Izakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie, poprawniej byśmy powiedzieli poddani Królestwa, będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. No inaczej byśmy też mogli powiedzieć odsunięci od tych przywilejów. I mówi dalej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy tacy policzeni ze światem, z podnymi, będą wtedy tego gorzko żałować? Czyli widzimy, że po pierwsze całkiem spora liczba osób ma taką skłonność, aby sympatyzować i bratać się z tymi, którzy znaleźli się pod boskim potępieniem. Po drugie, wielu sympatyzuje z dobrami tego świata i z jego sposobami postępowania. I po trzecie, myśmy mogli powiedzieć, że wielu prawdą na czasie już jakby nudziło się i ogląda się za innymi naukami. A święty Juda, apostoł, mówi nam, że niszczenie Sodomy, ono było wystawione na przykład, czyli stało się dla nas takim wymownym obrazem. Ci, którym żal tego świata i angażują się w jego reformę, to tym samym jakby wskazują, że są bardziej łaskawymi i dłużej znoszącymi niż sam Pan. Tym samym czynią z siebie, można by ich postępowanie tak określić, przeciwnikami Boga. Czyli zamiast być uczniami Jego zasad sprawiedliwości,
próbują być sędziami lepszymi niż Bóg. A właściwa postawa serca umożliwia właśnie przyjęcie boskich decyzji zawsze jako nie tylko mądrzejszych, ale też i sprawiedliwszych od naszych własnych. Dlatego ktokolwiek, kto cieszył się światłem teraźniejszej prawdy i odchodzi od niej w ciemności zewnętrzne, stanowi dowód, że został zostawiony przez Pana. Czyli zanim to stało, musiało być coś w nim złego. Musiało być w nim serce złe, niewierne, które odstępowało od Boga. Dlaczego? No bo wiemy, jeśli kto chce czynić wolę Ojca Niebiańskiego, to tak jak to apostoł Jan w swej Ewangelii w 7 rozdziale 17 wersecie stwierdza, pamiętamy te słowa, ten będzie umiał rozeznać, czy nauka jest od Boga, czy, jak to mówi tu apostoł Paweł, od Niego ona pochodzi. Bo czytamy, czy ja sam od siebie mówię. Czyli dlatego też każdy, kto traci nauki Chrystusowe po tym, jak już je posiadł, na pewno uczynił coś więcej, niż tylko pozwolił swemu umysłowi na to zbłądzenie. Jego serce musiało oddzielić się od Pana już wcześniej. I tak długo, jak przecież w nim mieszkamy, to Słowo Boże zapewnia nas, nie jest możliwe, by jakiekolwiek sidła obecnych złych czasów, możemy podkreślić, tej godziny pokuszenia, nas mogły usidlić. Bo czytamy przecież również w tejże Ewangelii Jana w 10 rozdziale, a w wierszu 29, 10 rozdział, wiersz 29, że nikt nas nie może wydrzeć z ręki Ojca. Czyli mamy tu zapewnienie, że On jest w stanie w pełni zatroszczyć się o nas. U samych podstaw wszelkich nauk chrześcijańskich leży doktryna o okupie. Biblijna nauka o tym, że zostaliśmy drogo kupieni równoważną ceną życia Jezusa za grzech Adama. I dlatego wszelka nauka, która albo otwarcie zaprzecza tej prawdzie, albo po cichu ignoruje okup za wszystkich i ignoruje to świadczenie o nim w każdym czasie, musi być nauką niezgodną z Słowem Bożym. Niezależnie więc od tego, czy taka nauka jest popierana przez naszych przyjaciół, czy wrogów, uczonych lub nieuczonych, w imieniu ewolucji lub innym, naszą postawą wobec takiej nauki powinien być szybki i zdecydowany sprzeciw. Nawet jeśli inni się wahają, my, którzy nauczyliśmy się, że okup jest dla nas takim testem, takim sprawdzianem, za pomocą którego powinny być stosowane wszystkie inne nauki, nie ma potrzeby się wahać. Błędy zaprzeczające okupowi przybierają obecnie mnóstwo nazw i liczba ulegających im widzimy, że wciąż wzrasta. Czyli jeśli nasi przyjaciele ulegają im, my nie powinniśmy wtedy podać im pomocną dłoń i jeśli to jest możliwe, z takich ciemności ich wyrywać poprzez przypominanie im tej podstawowej nauki o naszej skale, czyli Jezusie Chrystusie i Jego okupie, na którym to możemy zawsze tylko bezpiecznie budować.
I duża jasność naszego przekazu ma im pokazać niebezpieczeństwo, w którym się znajdą, ale również i drogę ratunku, drogę wyjścia. Lecz nie wolno nam przyjmować ich zaproszenia do tego, aby przyłączyć się do nich i zgłębiać to, co ludzie mówią lub piszą, a to unieważnia Słowo Boże. W końcu doprowadziłoby to nas do stwierdzenia, gdybyśmy takie nauki popierali, że grzech niczym tak właściwie nam nie grozi, że jest to jakby normalne postępowanie ludzi, a to równałoby się stwierdzeniem, że może i Bóg tak postępuje, a człowiek jest ofiarą w zasadzie oszustwa. Wniosek wtedy powstaje, że nadzieja ludzkości leży w jej własnej ewolucji, a nie w okupie i restytucji, o której mówi Słowo Boże. Jeśli naprawdę doszlibyśmy do tego, że nie ma grzechu, że nie ma wyroku śmierci i dlatego człowiek nie potrzebuje odkupicia, no to równałoby się stwierdzeniem, że może on być swoim własnym wybawcą przez swe postępowanie. Jeśli ktoś będzie się upierać przy takim karmieniu się tymi oczywistymi zaczynami Słowa Bożego, musimy zgodzić się z tym, że niech odejdzie. Pamiętajmy, że jeśli w ogóle kiedykolwiek tacy byli dziećmi Bożymi, to coś musiało, tak to mówiliśmy już, być nie tak z ich sercami, bo inaczej nie znajdowaliby przyjemności w bezowocności takich dyskusji, lecz zawsze je ganiliby. Ich rozkoszą byłby przecież zawsze wspaniały boski plan wieków. Czyli dochodzimy do wniosku, że jeśli Pan rzuca kogoś od światła, jako może niegodnego światłości i wrzuca go w ciemności zewnętrzne świata, to dozwala, by niewierni zostali zwiedzeni przez wielkiego wroga i naszego zarazem też przeciwnika. Nie jest więc zadaniem naszym iść za nim przez czytanie ich rozpraw, rozmowy i długie dyskusje z nimi. Mamy przecież pozostać przy Panu i przy tych, którzy chodzą w światłości. Nie mamy też marnować czasu na współczucie tym, którzy odchodzą. Jeśli nie możemy ich przekonać, musimy pozwolić im odejść i natychmiast odwrócić się od nich i pomagać innym, na pewno tego bardziej potrzebujących i godnych tego. W Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, w wierszach 13 i 14, znajdujemy takie słowa Pana. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział i wiersze, odczytamy 13 i 14. Wtedy rzekł król sługom, związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Czyli widzimy, że jeśli Pan nakazał wyrzucić kogoś od tej światłości, odsunąć, my nie możemy mieć nadziei na to, że go przywrócimy. Gdyby był tego godny, Bóg nie dopuściłby na to, aby został do nich wyrzucony.
Ale nie chodzi tu na pewno o znaczne różnice w zrozumieniu, do których należy nam zawsze przecież podchodzić z cierpliwością i wyrozumiałością i je wyjaśniać lub ignorować, jeżeli są to błahe, niewielkie jakieś różnice w zrozumieniu. No bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci w szkole Chrystusowej osiągnęły taki sam stopień wiedzy. A mamy brać pod uwagę zasadnicze różnice, z których każdą można szybko sprawdzić, tak jak to mówiliśmy, za pomocą testu doktryny o okupie. Jeśli nie zgadzają się z nią, to dlatego, że nie ma w nich światła. Że Pan po prostu nie dał im cieszyć się światłem i go rozumieć. Tacy nie mają dłużej być dla nas również braćmi ani siostrami w Chrystusie, lecz powinno się ich uważać i traktować jak ludzi tego świata. Także przyjaźń z tymi osobami jest wrogością wobec Boga. Czyli nie powinniśmy przyjmować ani gościć takich w naszych domach, ani dobrze życzyć takim ich działaniom przez nich podejmowanym. No bo takie napomnienie znajdujemy w Słowie Bożym, gdy sięgamy do drugiego listu Jana, pierwszego rozdziału, drugi list apostoła Jana, pierwszy rozdział, to wiersz od 8 do 11, tam czytamy takie słowo. Szczęście samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, około czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. Wszelki, co przestępuje, albo inaczej byśmy powiedzieli, daleko zapędza się, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma. Kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako chrześcijanina. Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego. Obecnie te słowa Pana, aby tak jak to czytaliśmy, pamiętać na żonę Lotową, odnieść możemy ludu pańskiego, który usłyszał jego powołanie obecnego czasu, aby wyjść z Babilonu i opuścić to potępione miasto. I na podobieństwo Lota i jego rodziny, prowadzeni przez aniołów, posłańców pańskich do bezpiecznego miejsca, zanim zapowiedziane zniszczenie dosięgnie obecny porządek, mamy nie oglądać się do tyłu. A jak i tekst naszego rocznego godła nam przypomina, nie bać się złego. Czyli w żaden sposób mamy nie okazywać sympatii z tym, co zostało potępione przez Pana i przeznaczone na obalenie i zniszczenie. W przyszłym wieku świat otrzyma przecież możliwość okazania swej prawdziwej postawy serca wobec Boga. Wtedy, jeśli niektórzy po ujrzeniu dobroci i miłosierdzia Pana nadal będą woleli grzech i będą wybierali grzeszne postępowanie, to Bożym wyrokiem na nich będzie, wiemy, ponowny wyrok śmierci, śmierci wtórej. Lecz ci, którzy poznali, że są kupieni krwią, drogocenną krwią Syna Bożego, przez którą zostali odkupieni, powinni z radością zobowiązać się na całą wieczność wobec Boga,
który tak ich umiłował do składania nawyki hołdu, czci i uwielbienia takiemu Stwórcy i Odkupicielowi. Członkowie Kościoła Chrystusowego, oni uświadomili sobie, tak jak nikt inny, to wielkie znaczenie tych właśnie słów. Drogoście kupieni, a nie jesteście sami swoi. Oni podjęli decyzję bycia chętnymi sługami tego, który ich umiłował i wykupił. Złożyli wszystko, co mieli na ołtarzu ofiary z Panem i na nic się nie oglądali. Bóg zatwierdził i przyjął ich decyzję, a było nią złożenie swojego życia z Panem aż na śmierć. Dzięki temu znaleźli się w niebie i obecnie posiadają już doskonałe życie w nieśmiertelności boskiej natury i możemy powiedzieć, że siedzą na tronie swym Panem. Wszyscy ci, choć początkowo zawarli przymierze, by być oblubienicą, należą jednak do dwóch klas. Jedną z nich stanowią ci, którzy wykonali wszystko, co obiecali w swym przymierzu i oni otrzymali tą zupełną odpłatę, bo wiernie pamiętali o napomnieniu, na które tu wspominaliśmy z drugiego listu apostoła Jana, pierwszego rozdziału, a 8 wersetu, aby szczegli samych siebie, szczegli dlatego, że pamiętali, że są właśnie drogo kupieni. I szczegli, aby nie stracić tego, około czego pracowali. I stąd tą zupełną zapłatę odebrali. Ale była też druga klasa, która zawarłszy to samo przymierze, nie wypełniła umowy w całości. Jednak tak jak i od podpisującego weksel wymaga się wypełnienia jego zobowiązań, tak Pan Jezus wymagał, by dokończyła ona swą ofiarę, którą początkowo podjęła. Ostatecznie ich życie zostało także wiernie oddane, bo warunki tak przymusiły ich, że swe ofiarowanie musieli dokończyć. Czyli stąd uzyskali oni duchową egzystencję już nie jako oblubienica, lecz jako panny towarzyszki oblubienicy. Pokazani oni są w Słowie Bożym, no chociażby w Psalmie 45, a 14, może przypomnijmy sobie ten obraz. Psalm 45, werset 14. Może odczytamy 14, 15. Wszystka zadość córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. Czyli o tej pierwszej klasie. I drugi w odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla. I tu czytamy także panny z nią, towarzyszki jej przyjodą do ciebie. Czyli, że też znajdą się w tej duchowej naturze, w tym pałacu królewskim. No, Księga Objawienia z innej strony trochę ukazuje ten sam jakby obraz. Księga Objawienia, może przypomnijmy, z rozdziału 7, wiersze od 9 do 17. Siódmy rozdział i wiersze od 9. Potem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. Dalej możemy powiedzieć, że niektórzy jeszcze i z tej drugiej klasy
dalej buntowali się przeciwko temu wymuszonemu zniszczeniu ciała, oglądali się dalej za tym, co ofiarowali, czyli grzeszyli już świadomie. I ci umierali, czyli stawali się, i tu możemy to podkreślić, pomnikami śmierci wtórej, z której nie ma powrotu. Tak jak to apostoł Paweł podkreśla w swym liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, w wierszach od 26 do 30. 10 rozdział. I czytajmy te wiersze od 26. Albowiem, jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzech, ale straszliwe, niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożreć ma przeciwników. Kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia, za świadectwem dwóch albo trzech umiera. A co się wam zda? Jakoż z rozszego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył. Albowiem znamy tego, który powiedział, mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. I za się Pan sądzić będzie lud swój. Ale wracając do naszych doświadczeń, tak jak to mówiliśmy, tych doświadczeń kwalifikujących, spotykamy się coraz częstszym odwracaniem się od prawdy na czasie. A już brata Russella pytano o to, czy nie byłoby rzeczą właściwą w zgromadzeniach przeprowadzać niezależne badanie Biblii. I może odczytajmy sobie to, co on wtedy na to tak postawione pytanie odpowiedział. Czyli przypomnijmy sobie te jego słowa, które zostały zamieszczone w Strażnicy z 15 września, w tym przedruku Strażnicy. Je możemy odnaleźć, ale one zostały umieszczone oryginał w 1911 roku, czyli możemy tak prawie powiedzieć równo 100 lat temu. I to brat Russell tam właśnie pisze. Czytamy. Nie umiemy dokładnie ocenić, jaką siłę i jakie znaczenie brat ten przypisuje słowu niezależne. Dokładnie tak, jak każda jednostka ma pełne prawo badać Biblię bez przeszkody ze strony kogokolwiek, tak też każde zgromadzenie ma podobne prawo czy swobodę. Jednak przy korzystaniu ze swobód należy w najwyższym możliwym stopniu stosować mądrość z góry. Przed 400 laty protestantyzm walczył o prawo do własnego sądu w zakresie interpretacji Słowa Bożego i potem korzystał z tego prawa. My zaś jesteśmy ostatnimi, którzy chcielibyśmy prawo podważyć. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę na dwie rzeczy, o których warto pamiętać. Pierwszą, że w całym tym okresie bardzo rzadko zdarzały się takie niezależne badania Biblii. I drugą, że przez wszystkie te wieki nie osiągnięto jasności zrozumienia Biblii. I pisze, wspominamy o tym, gdyż przypuszczamy, że właściwy pański czas na otwarcie go słowa przyszedł dopiero teraz. Jeśli więc obecnie Pan pobłogosławił nas jaśniejszym zrozumieniem swego słowa, to wypada nam pamiętać, że nie otrzymaliśmy dzięki 400 latom niezależnych badań Biblii, lecz przez Jego szczególne zwrócenie na nie naszej uwagi, wybrany przez Niego specjalny sposób w ostatnich latach.
zarówno mądrość, jak i pokora winny nas pouczyć, byśmy nie byli ani chełpliwi, ani nie dbali przy użyciu słowa niezależny w odniesieniu do zważanej kwestii. Choć mamy takie samo prawo do niezależności, jakimi cieszyli się nasi ojcowie, to może ono nam przynieść tak samo niewiele pożytku, co im. Winniśmy dążyć raczej do zależnego badania Biblii niż do niezależnego. Ale nasza zależność nie powinna odnosić się do człowieka, ale do Pana. Możemy jednak oczekiwać, że Pan wykorzystuje pewne ludzkie instrumenty tak obecnie, jak i w przeszłości. I decyzja w tej sprawie należy do każdego chrześcijanina osobiście i do każdego zgromadzenia badaczy. Pan nie ustanowił w tym zakresie żadnych praw. W odniesieniu do tego typu spraw Jego dzieci winny się zatem posługiwać mądrością z góry pochodzącą. A w tej sprawie wiele zależy od wkładu osobowego zgromadzenia oraz jego zaawansowania w poznaniu prawdy. Zgromadzenie ma prawo podjąć decyzję w odniesieniu do szczegółów własnych zer. I gdyby taką była decyzja zgromadzenia, to miałoby ono pełne prawo do wypróbowania różnych metod i ocenienia, która z nich okazuje się bardziej pomocna. W każdym razie posiadacze nowych pomocy do badania Biblii będą mogli prześledzić prawie każdą naukę Nowego Testamentu przy użyciu odnośników i zgodnego z nimi badania. A rezultatami takiego zważania mogą dzielić się ze zgromadzeniem. I gdyby prowadzący w zgromadzeniu miał zastrzeżenia do tego, że ktoś podczas dyskusji czy badania tematycznego odnosi się do wykładów Pisma Świętego, to słusznie powinno się podejrzewać, że nie jest on zdolny do nauczania. Dlaczego miałby się przecież obawiać jakiegokolwiek komentarza, niezależnie od jego źródła? A szczególnie dlaczego miał się obawiać, czy unikać, albo też pragnąć, aby inni unikali korzystania z pism, których Bóg użył, udzielając zarówno im, jak i innym pouczeń z Pisma Świętego. Czyli tyle pisze w tej sprawie brat Rusek. Ale my widzimy i oceniamy, jak potrzebną i aktualną, a zarazem precyzyjną dla nas jest również ta odpowiedź i dzisiaj. Drugą przyczyną wymienioną przez nas jako powodującą nasze odwracanie się stanowią dobra tego świata i jego sposoby postępowania. A Biblia opisuje pewne osoby, już wtedy chcące podobać się ludziom, nie Bogu, ale ludziom. Ale widzimy, że apostoł Paweł przed tym przestrzega. I tu może przytoczmy sobie jego przestrogę z listu do Efezjan, 6 rozdziału, a 6 wersetu. I co pisze apostoł? 6 rozdział, 6 werset. Nie pełnijcie służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz bądźcie jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. No wiemy, że są i tacy, którzy chcą się podobać kobietom i odwrotnie. Oni jednak usiłują, jak to pisze apostoł również, bardziej podobać się stworzeniu niż Stwórcy. No to myśl mamy przez niego również poruszoną w liście Rzymian w 1 rozdziale, a wierszu 25.
czytamy, jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. To są, widzimy, światowe sposoby postępowania. Miłość do pieniędzy też niech nie powoduje, by ta myśl, jak je pomnożyć, nawet na zebraniach odwracała nam uwagę od duchowych rzeczy. Najważniejszą rzeczą jest obieranie tego, co podoba się Bogu. Wybieranie tych rzeczy, które podobają się innym, musi być tą kwestią drugorzędną. Naszą zadą powinno być czynienie tego, co podoba się ludziom tylko wtedy, gdy widzimy, że przede wszystkim podoba to się Bogu. Nie mamy i wybierać tych rzeczy, które nam się podobają, dopóki nie stwierdzimy, że podobają się one i Bogu. W Słowie Bożym czytamy również, jak to zapisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, a 3 wersecie, że Chrystus też nie podobał się samemu sobie, czyli nie starał się podobać sobie, ale zawsze pamiętał, by podobać się Bogu. Może odczytajmy ten 3 werset z 15 rozdziału listu do Rzymian. Ponieważ i Chrystus nie podobał się samemu sobie, ale jako napisano, urągania urągających Tobie przypadły na mnie. Także apostoł Jan z tej Ewangelii w 8 rozdziale, a 29 wersecie pisze takie słowa. 8 rozdział, wiersz 29. A ten, który mnie posłał, ze mną jest. Nie zostawił mnie samego Ojciec. Bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię. Czyli Jezus jest dla nas tym najlepszym przykładem w podobaniu się i służeniu Bogu. I dlatego Bóg daje mu należne uznanie, tak jak to czytamy również w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, 18 wersecie, gdzie wskazuje przez oczywiście Jana Chrzciciela i poprzez ten głos z nieba, tak jak czytamy 3 rozdział, 17 werset, a oto głos z niebios mówiący, ten jest on Syn mój miły, który mi się upodobał. Ale powstałoby pytanie, ale jakie ma być to nasze służenie, jak my możemy służyć? I tak jak już wspominaliśmy, nasza służba ma obejmować pilne zabieganie o to, aby dowiadywać się i czynić to, co podoba się Bogu, oraz obejmować, ta służba powinna, przekształcanie charakteru na Jego podobieństwo, a również i staranie się o to, by pomagać innym wszelkimi sposobami podobającymi się Bogu. I tu w tym staraniu mamy i upewnienie przez słowa Pana, i przez Jego służbę, przez również wskazania na podobanie się Bogu takiej służby. Tak to czytamy w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, w 28 wersecie, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył. Czyli znów, jaki rodzaj, chociaż minimalnej służby, wymaga od nas Pan. I czytamy tu o tym znów w tejże Ewangelii, Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, wiersz od 31 do 46.
No może znamy te słowa, ale krótko przypomnę. 25 rozdział i wiersze od 31 czytamy. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. I będą zgromadzone przedeń wszystkie narody i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. I wymienia przyczyny, dlaczego znajdują takie właśnie błogosławieństwo. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Byłem na nim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a nawiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napoiliśmy Cię. I kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię. Albo kiedyśmy Cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do siebie. I odpowiedział król: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek czynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Albowiem łaknąłem i nie daliście mi jeść. I podobne tutaj mienia te rzeczy, które nie uczynili. No ale 44 dalej czytamy, wtedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie służylibyśmy Tobie. Wtedy im odpowie: